Drodzy Dzisiaj zajmiemy się tematem, który jest bardzo mocno na czasie, mianowicie utratą węchu. Czy można coś z tym zrobić? Czy można przyspieszyć proces regeneracji? Czy w końcu zmysł węchu można rehabilitować? Tego dowiemy się dzisiaj. Jednym z charakterystycznych objawów zakażenia koronawirusem, który tam aktualnie panoszy się po świecie, jest anosmia, czyli częściowa bądź całkowita utrata zmysłu powonienia, zmysłu węchu. I w zależności od badania Powyżej 80% respondentów wskazywało właśnie na częściową bądź całkowitą utratę węchu. Podejrzewam, a nawet bardzo bym chciał, żeby tak się stało, że ten materiał ma szansę wydostać się poza nasz, naszą piwną branżę, nasz piwny świat, z prostej przyczyny. Zmysł węchu jest jednym z dwóch najważniejszych, jeżeli operuje się smakami, operuje się aromatami i to będzie zarówno branża piłowarska, sommelierzy, wini, destylaty, perfumiarstwo, szefowie kuchni itd. itd. De facto, jeżeli chodzi o smaki, mamy ich no, kilka do dziesięciu, w zależności od tego, jak naukowcy się zgodzą ze sobą. Natomiast różnych aromatów rozpoznajemy wiele tysięcy. Mówi się o dziesięciu, mówi się o kilku, mówi się o kilkunastu, też w zależności od opracowania. Sam przeszedłem zakażenie koronawirusem. Jak się okazuje, w praktyce ta utrata węchu jest taka bardzo dziwna. Ja co rok mam rozwalone zatoki w okresie zimowym. Zdawałem egzamin BJCP z rozwalonymi zatokami na 90%, więc chyba całkiem dobrze poszło, ale jednocześnie nigdy nie straciłem węchu. I teraz przy okazji być może na drugiego zakażenia koronawirusem, koronawirusem, ten węch straciłem. I do tej pory się zastanawiam, czy to było takie zero-jedynkowe, że nagle po prostu ci na dziękuję do widzenia, czy bardzo szybko spadł i no, już nie ma. Zorientowałem się w ogóle w momencie, kiedy w Późnym wieczorem otworzyłem butelkę amolu do nasmarowania i okazuje się taki po chwili, ale zaraz, nie, nie, czuję, nie czuję amolu. No i rzeczywiście sprawdziłem. Jedyne co czułem w nosie to palenie na błąka przez opary alkoholu, a tak poza tym to nic. I rzeczywiście zacząłem wąchać różne rzeczy, nic. No i tutaj nastąpiło takie spore przerażenie w pierwszym kroku tak naprawdę, dlatego że gdybym stracił ten węch na stałe, no to mógłbym się zacząć rozglądać za inną pracą, no nie Zrobić kurs spawacza i wyjechać na platformie wiertniczą. No i to, to jest taka prawda, w przypadku stałego uszczerbku, akurat tego konkretnego zmysłu u mnie, no to przecież nie mógłbym robić recenzji, nie mógłbym sędziować na konkursach piwa, dlatego że to by było zwyczajnie z mojej strony no, nieuczciwe i nieprofesjonalne. Ale też stwierdziłem, jak już tak troszkę no, mi to zeszło ciśnienie. No dobra, generalnie różne rzeczy da się rehabilitować. Prawdopodobnie to też się powinno dać rehabilitować i jakoś przyspieszyć ten proces odzyskiwania węchu. Rehabilitacja jest w istocie po prostu treningiem, no obciążającym mniej lub bardziej w zależności od tego co, co jest rehabilitowane, no ale jednak jest to trening. No i rzeczywiście po pięciu dniach od utraty tego węchu on zaczął mi wracać. Bardzo szybko mi wrócił w sumie w stosunku do tego co, co czytam w internecie już w 100%. Co więcej, jeżeli chodzi o aromaty fenolowe, no uważam, że wyczułam je nawet bardziej. Niż przed zakażeniem. Zwłaszcza wanilię, zwłaszcza wszystkie aromaty pieprzne, wszystkie aromaty takie przyprawkowe. Dużo, dużo bardziej je wyczuwał. Mimo, że już wcześniej to był jeden z mocniejszych aromatów, które się, się wyczuł. I teraz specjalnie poszukałem materiałów źródłowych z zakresu medycyny, żeby to, co chcę wam przekazać, miało podstawy naukowe, a nie było takim, a bo mi się wydaje to pierdzielenie, tak? Natomiast okazuje się, że wiedząc jak i zresztą ucząc, jak funkcjonują te zmysły, byłem tak naprawdę zdroworozsądkowo w stanie wziąć, wprowadzić odpowiednie protokoły naprawcze do, do mojego węchu i rzeczywiście one mają umocowanie w nauce oraz w tym, co tak naprawdę proponuje się przy rehabilitacji zmysłu węchu. Przede wszystkim za bardzo wartościowe, uważam dwa artykuły, do których podlinkuję tutaj pod, pod filmem. Jeden jest opracowany właśnie przez Francuzów dla szefów kuchni, dla sommelierów. Drugi z kolei jest już... No, artykułem z dziedziny onkologii opracowanym przez doktor habilitowaną Agnieszkę Hamerlińską, profesor no, Toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ponieważ, jak się okazuje, są to metody, które są wdrażane już bardziej eksperymentalnie może, ale w stosunku do pacjentów w operacjach onkologicznych, właśnie w celu poprawy jakości ich życia. Tak bardzo ważny jest to zmysł. W ramach ciekawostki Lawson Health Research Institute zaproponował w ogóle badania na ten rok, miały trwać przez cały rok, odnośnie anosmi i rehabilitacji anosmi właśnie u pacjentów po przebyciu zakażenia koronawirusem. Jednak z jakiegoś powodu te badania zostały utrącone, nie mam pojęcia. Szkoda, bo były bardzo wartościowe. Mamy o tyle łatwiej w stosunku do pacjentów po operacjach onkologicznych, że nie musimy wymuszać specjalnie tego ruchu powietrza w naszej jamie nosowej i dodatkowo osoby, które zajmują się profesjonalnie właśnie smakami, aromatami, część technik będą znały i dużo łatwiej im przyjdzie przywoływanie chociażby w pamięci smaków i aromatów, to przede wszystkim aromatów. Tak. Pierwszy etap powinien się odbyć w momencie, jak stwierdzimy, że o kurczę, nic nie czujemy. I co teraz? I tutaj właśnie będzie nam potrzebna nasza wyobraźnia sensoryczna. Nasze wcześniejsze doświadczenia to wszystkie te aromaty, które już dziś znamy, mamy bardzo silnie zakodowane w naszej głowie i będziemy w stanie je na no, tak naprawdę żądanie swoje własne przypomnieć. Myślę, że w celu szybszego odzyskania węchu, te kilkanaście minut dziennie na trening, spokojnego treningu, tak, jesteśmy w stanie poświęcić. Chodzi o to, żebyśmy przywołali z naszej pamięci jakieś aromaty. Mogą być pozytywne, mogą być ne negatywne, te, które bardzo mocno nam się wryły w pamięć i rzeczywiście jesteśmy w stanie po prostu wyciągnąć z tej szufladki w głowie, wywlec i stwierdzić, dobra, czuję to. Dlaczego? Dlatego, że badania stwierdziły, że przywołanie samej pamięci aromatu uruchamia dokładnie ten sam szlak neuropsychologiczny, co rzeczywiste wąchanie, rzeczywiste ekspozycja na dany bodziec. Takie ćwiczenia pozwalają na zwiększenie naszej percepcji na dane bodźce i być może w przyszłości łatwiejsze i lepsze ich wyczuwanie. Przynajmniej tak dokładnie wynika z przeprowadzonych badań. Wiele osób może być łatwiej wziąć i wyobrazić sobie te konkretne aromaty związane z daną sytuacją. Czy ona będzie pozytywna czy negatywna, to już jest kwestia drugorzędna, ale właśnie, że to po prostu podziałało. Dodatkowo musimy wyobrazić sobie. Tak naprawdę parę aromatów, dwa aromaty, i ten trening przeprowadzać przez 10 dni. W kolejnych dniach po tych 10 można rozszerzyć o kolejną parę aromatów. Celem tego ćwiczenia jest pobudzenie naszego zmysłu węchu, który mimo, że nie są dostarczane do niego bodźce, żeby jednak nie zapomniał, jak powinien działać. Jeżeli to cokolwiek pomoże, ja wyobrażałem sobie zapach kawy, który strasznie mi tego brakowało rano, i zapach cytrusowego chmielu, który też mam bardzo mocno wryty, wryty w pamięć. W tym momencie nawet mogę sobie przywołać na, na żądanie. Z kolei etap drugi, jak już zaczniemy odzyskać ten wech, będzie polegał na, na ekspozycji na konkretne bodźce zapachowe. Mogą to być przyprawy, olejki eteryczne, aromaty używane w cukiernictwie, czy w końcu różnego rodzaju alkohole. Nawadkę do słoika wąchamy, potem zakręcamy i tylko uzupełniamy, jeżeli, jeżeli jest taka potrzeba. Ciekawe badanie z 2006 roku wskazało, że przy ekspozycji poniżej 5 minut na daną parę konkretnych aromatów, które pod względem budowy chemicznej są bardzo podobne, ale jednak da się rozróżnić, jesteśmy w stanie znacznie, znacznie, znacznie zwiększyć nasze możliwości percepcyjne nasze możliwości właśnie rozróżniania tych różnych związków. Chociażby, jak weźmiemy skórkę z cytryny i skórkę z limonki weźmiemy goździki i weźmiemy gałkę muszkatołową, czy kawę i czekoladę. To wydaje się niby dosyć proste i dosyć oczywiste, ale jednocześnie jak tego węchu nie mamy, no to już tak oczywiste nie jest. Skupcie się po prostu na różnicach i spróbujcie je opisać. Żebyście mogli z takiej rehabilitacji jak najlepiej skorzystać, musicie spełnić pełne warunki. Przede wszystkim musi być to bardzo spokojny moment, żebyście mogli się skupić tylko na tej jednej czynności. Wybierzcie bardzo silne bodźce zapachowe, i nie skupiajcie się na koncentracji, na robieniu jakichś szczególnych stężeń, nie, po prostu mają być bardzo, bardzo silne. I wąchajcie taki każdy z tych składników po 30 sekund. E, powtarzajcie codziennie, spokojnie przez miesiąc możecie to robić. I następnie możecie wprowadzać kolejne, kolejne aromaty. W zależności od tego jak, w jakim stanie wasz węch będzie. Czy jest to skuteczne? Badania pokazują, że jak najbardziej, m, przykład anegdotyczny, tak, ale no generalnie to, co ja robiłem, a wąchałem absolutnie wszystko. Lodówka, super, lampa, super, mikrofon, super, kot, ekstra, super, tak? Byle tylko mieć jak najwięcej tych bodźców zapachowych, byle jak najwięcej sobie przypominać. Rzeczywiście, przypominające, starałem się w, w momencie wąchania kawy, różnego rodzaju piw, różnego rodzaju alkoholi. Starając się przypomnieć z pamięci, jak konkretnie pachnie. I rzeczywiście to działało. Konkludując, jeżeli zdarzy Wam się stracić węch, spróbujcie tych technik. Zaszkodzić na pewno nie zaszkodzi, może pomóc, a jeżeli przyspieszy Wam powrót do stuprocentowego zmysłu powonienia, to mogę się tylko cieszyć. No i dużo zdrowia. A, no i bym zapomniał. Jeżeli uważacie, że ten materiał jest, był fajny, jest potrzebny, Fajnie się tam subskrypcje, dzwoneczek. Myślę, że coraz więcej materiałów będzie na, na tym kanale przydatnych.